szanowni państwo, i magister Zarzycki, znowu jestem w wodzie. Proszę państwa, jak jestem w wodzie, to wtedy mówię krócej, sensowniej. Woda nie jest zbyt ciepła, bo to jest dzisiaj 26 października. No w ogóle jest ciepło, jest tak około 20 stopni prawie, że na powietrzu. Więc ja sobie tutaj tak stoję w wodzie. Mówiłem o panu Korwin-Mikke i tam ktoś zadał mi sensowne pytanie. Czy pan się zgadza z wszystkim z panem Januszem Korwin-Mikke? Czy pan uważa, że to jest taka postać doskonała, biała kompletnie? To ja tak, proszę państwa, nie uważam. Ja popieram pana Janusza Korwin-Mikke w działaniach politycznych, w jego poglądach politycznych, w różnych decyzjach politycznych. Też nie we wszystkich, dokładnie. Z tym, że to jest... A inne sfery życia, to ja nie wkraczam, nie oceniam. Znaczy oceniam w sumie, z tym, że nie ma sensu, żebym ja się w to bawił tutaj publicznie w jakieś takie moje sądy. Ja jestem katolikiem, no więc każda osoba, która wbrew doktrynie katolickiej cokolwiek robi w życiu, no to ja się z nią nie zgadzam oczywiście. Co nie znaczy, że ja sam tak nie robię czasami. Ja też chodzę do spowiedzi i też, często jak często, ale w niektórych okresach życia częściej, w niektórych okresach rzadziej, ale zdarzało mi się łamać te zasady, które katolik powinien wykonywać. I z tym, że uważam wtedy, że to jest źle, no, trzeba się z tego wyspowiadać i trzeba się z tej złej drogi zejść. No więc oceniam tylko tą drogę polityczną pana Korwin-Mikkego i w niektórych sprawach się nie zgadzałem z nim, się nie zgadzam w dalszym ciągu. Z tym, że to jest, proszę państwa, coś takiego, jakby taki podwórkowy piłkarz, no taki jak ja, że tam no, grałem na podwórku w piłkę. No, byłem nawet niezły, no. W reprezentacji podwórka mieściłem się, nawet kapitanem mógłbym być. Nawet byłem w reprezentacji szkoły w piłkę nożną, a w koszykówkę to byłem kapitanem nawet. Ale to tak jak ja bym, kapitan szkoły podstawowej nr 1 w Staszowie w piłkę koszykową, załóżmy, oceniał Michaela Jordana. No, proszę pana, co by pan zrobił lepiej niż Michael Jordan? No, parę razy bym rzucił za 3 punkty wtedy, kiedy on nie trafił, załóżmy. Ale oczywiście nawet 50 centów bym w NBA nie zarobił, bo po prostu by mnie nikt tam nie wygrał. No, więc ja zawsze się uważałem za takiego laika, więc ja się uważałem za pomocnika pana Korwin-Mikkego. Ja przez, a może nawet i z rok czasu, to byłem blisko niego, bo byłem jedną z jego prawych rąk. Może nie najbardziej prawą ręką, ale powiedzmy jedną z 3-4 prawych rąk, jak on miał. No bo tam był pan Michalkiewicz, był oczywiście bliżej, był redaktor Najwyższego Czasu, taki pan, no nie pamiętam już nazwiska w tym momencie, no ale ja bardzo wiele godzin czasu poświęcałem na tą działalność polityczną. Pomoc panu Korwin-Mikkemu. Ja organizowałem takie spotkania na Uniwersytecie Warszawskim w 89 roku, 88 też chyba, gdzie raz w tygodniu, to chyba było w czwartek, gdzieś ze 2 godziny, to co pan Korwin-Mikke mówił i pisał w innych miejscach, no to ja tam powtarzałem. I te spotkania się cieszyły dosyć dużym zainteresowaniem, także tam publiczności było dużo. No, była taka wielka aula uniwersytecka i tam się schodziło, no pół tej auli przynajmniej czasami, no czasami nawet może i więcej niż pół. A z takich drobnych rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam, no to proszę państwa, no nawet w tych moich filmikach, które ja tu państwo na moim kanale, na mojej stronie widzą, to załóżmy, wtedy, kiedy pan Korwin-Mikke toczył takie rozmowy z Kukizem, z Pawłem Kukizem, na temat jakiejś koalicji, jakichś tam takich wspólnych przedsięwzięć, to ja byłem sceptykiem. Ja tam nagrałem nawet takie filmiki, że ja wróżyłem panu Kukizowi krótką karierę tą polityczną i tam nawet chyba taki filmik zatytułowałem, że tam Paweł Kukiz wróci na scenę estradową, czy coś takiego. I to było w 15 roku, albo w 14 nawet jeszcze. Także tutaj lepiej oceniłem tego pana Pawła Kukiza niż pan Korwin-Mikke, bo uważam, że to jest strata czasu na dyskutowanie z tym człowiekiem, bo mnie się on wydawał od razu fałszywy po prostu. To jest wszystko udawane. Z tym, że to niekoniecznie Paweł Kukiz był jakimś tam agentem tych ciemnych sił, być może jego inni podpuszczali, ale ja czułem, że to nic z tego nie będzie. I to w filmikach mówiłem, z tym, że nie mówiłem tak może wprost otwarcie, żeby tam nie psuć jakiejś tam koalicji i tak dalej, ale no widać był ten mój sceptycyzm. Jak państwo moje filmiki poglądają, to na przykład jakiegoś dobrego słowa o Leroyu, o Jakubiaku, o panu Marku Jakubiaku też na moich filmikach państwo nie usłyszą. Ja od razu byłem przekonany, że nic z tego nie będzie, że to ci ludzie nie są warci zawracania sobie głowy z nimi. No i tak się okazało, no i oni odeszli z Konfederacji, nawet się tam bruździli tak trochę swoimi jakimiś wypowiedziami. Ale proszę państwa, no ale to są takie drobne szczegóły. Ja nie ustalam strategii tego ruchu konserwatywno-liberalnego, którą ustala pan Korwin-Mikke, więc ja tam w jakichś drobnych sprawach, tak jak ja mógłbym tam coś Messiemu doradzić w graniu w piłkę nożną, ale ja nie wyjdę na boisko i ja nie jestem Messi. Ja
ja się tak za bardzo polityką nie interesuję, tak szczerze mówiąc, proszę Państwa, też, bo ktoś mnie też zapytał, dlaczego się nie zajmuję polityką tak na 100%, bo ja w 89 roku, ja przyjechałem z Warszawy do Staszowa i zająłem się uczeniem, dlatego, że mnie to bardziej ciekawiło, ja chciałem być nauczycielem w mojej szkole, w Liceum Wyszyńskiego tu w Staszowie, natomiast polityką coś zajmowałem po to, że uważam, że to jest słuszne, że ten człowiek ma rację, czyli pan Janusz Korwin-Mikke, no nie tylko on, bo i pan Michalkiewicz, pan Mirosław Dzielski, który zmarł przedwcześnie, tam było jeszcze sporo sensownych ludzi, było i jest nadal. W tej chwili bardzo mi się podoba na przykład paru młodych ludzi. No takich ludzi jak Konrad Berkowicz na przykład, który został posłem. Bardzo sensowne ma poglądy. Widziałem wiele wypowiedzi tego pana takiego z brodą, takiego troszkę o hipisowskim wyglądzie z naszej partii. Jak on się nazywa? On ma, zdaje się, ojca też w polityce. Och, nie pamiętam. No widzą Państwo. Natomiast pan Janusz Korwin-Mikke ma genialną pamięć. Także, proszę Państwa, przypomniałem sobie jeden szczegół, z którym się nie zgadzałem zdecydowanie z panem Korwin-Mikke. On tak gdzieś z 15 lat temu, może i 20 nawet, doszedł do wniosku, oni tam w gronie, tam pan Michalkiewicz, pan Korwin-Mikke doszli do wniosku, że trzeba stery partii oddać grupie młodych ludzi. Bo wtedy się pojawiła taka grupa młodych ludzi, tam jakiś tam pan Wojtera był, jeszcze tam inni. No i Korwin-Mikke zrezygnował z bycia prezesem partii i ci młodzi objęli stery. I ja jechałem z panem Korwin-Mikke wtedy samochodem prywatnym gdzieś tam z jakiegoś spotkania, ja mu mówiłem, że moim zdaniem to robi błąd, dlatego że ci ludzie nie pokierują tak dobrze jak on partią. On im mówi tak, no tak panie Wojtku, ale ja już mam swoje lata, prezes partii to musi być człowiek, który zna wszystkich prezesów okręgowych, jakichś tam oddziałowych, zna po nazwisku, zna tam jakieś ich sytuacje rodzinne i tak dalej, a ja to już, to trzeba młodego człowieka do takiego zarządzania partią. Ja przekonywałem, że nie, że ja czułem, że to będzie źle. No i proszę Państwa, tutaj miałem zdecydowaną rację, dlatego że ta grupka to potem wyczyniała takie rzeczy w tej naszej partii, że naprawdę włosy z głowy sobie rwał pan Korwin-Mikke, pan Michalkiewicz i zresztą pan Michalkiewicz też był za tym. Bo z panem Michalkiewiczem też o tym rozmawiałem i on mówi też, no, że to bardzo dobry pomysł. Także proszę Państwa, mnie się czasami zdarza mieć lepsze zdanie, znaczy może czasami mi się zdarza lepiej ocenić ludzi niż nawet tacy wybitni ludzie jak Michalkiewicz, jak pan Korwin-Mikke, ale to jest jakiś jeden drobny szczegół działalności politycznej, ocena ludzi. Natomiast taką wiedzę historyczną, jaką ma pan Korwin-Mikke, wiedzę polityczną, jakąś intuicję, tyle tematów, które on poruszał, no setki tematów, tysiące bym powiedział. Ja na przykład nie wiedziałem, że to globalne ocieplenie, to antropomorficzne globalne ocieplenie, czyli że człowiek powoduje globalne ocieplenie, to jest jeden wielki pic na wodę. On o tym pisał wiele, wiele razy. Ja się od niego od tego uczyłem, potem szperałem w internecie i rzeczywiście to jest jedno wielkie oszustwo. To jest największy przekręt finansowy w dziejach świata. Żeby tyle bilionów dolarów szło na taką głupotę, na to, żeby hochsztaplerzy po prostu zarabiali pieniądze. No i proszę Państwa, mógłbym jeszcze dużo gadać, no wiele, wiele wątków historycznych. O, proszę Państwa, przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz. Coś, co czasami u pana Korwin-Mikke mnie denerwowało, to jak on chwalił różnych ludzi, którzy ja wiedziałem, że są jego wrogami, że są jego przeciwnikami, że którzy podskórnie albo tak jakby są w stosunku do niego nieuczciwi. Na przykład wiele, wiele razy chwalił pana Ziemkiewicza. Znaczy nie chwalił w ten sposób, że o, tu pochwalę pana Ziemkiewicza, tylko pan Korwin-Mikke mówi czasami tak, że no proszę Państwa, sytuacja w Polsce no nie jest taka zła jeszcze jak na Zachodzie, dlatego że ten ruch prawicowy, który tworzy pan Michalkiewicz, pan Dzielski, no ja, pan Ziemkiewicz, i tutaj pana Ziemkiewicza dodawał do tych zasłużonych osób. Natomiast jaka jest rola pana Ziemkiewicza i ile jest wart ten człowiek, no to wyszło teraz w tych wyborach, gdzie pan Janusz Korwin-Mikke też już był oburzony jego zachowaniem, takim wrednym. Po prostu ten człowiek, udając sympatyka naszego ruchu, to on jemu szkodził. Tak zdarzało się parę razy, że po prostu pan Janusz Korwin-Mikke ma takie dobre serce, więc dobrze myśli o ludziach, więc ciężko mu sobie wyobrazić, że ktoś za plecami po prostu mu szkodzi. Bo on tak nie robi. Pan Janusz Korwin-Mikke się z kimś nie zgadza, to się nie zgadza wprost. Nie owija bawełnę, zdecydowanie o czymś tam mówi i koniec. Proszę Państwa, no, myślę, że w tym momencie ja sobie kawałek się przepłynę. Niech Pan się nie wyłącza, to taki filmik zrobimy taki też no, troszkę sportowo-pływacki, bo dzisiaj jest 26 października, no to też nie jest
tak powiem, taka typowa rzecz, żeby sobie pływać po jeziorze, prawda, 26 października, z tym, że trzeba przyznać, że jest wyjątkowo ciepło, woda jest, no jak dla mnie to jest cieplutka, no dla mnie to jest woda tak jak w lipcu, no tam może, w radiu słyszałem, że gdzieś tam w jakimś jeziorze jakieś będą rekord bili pływania w zimnej wodzie, czy tam kąpania się w zimnej wodzie, że jest, woda ma temperaturę 7 stopni, więc tutaj w Staszowie też może być gdzieś koło 7 stopni. No ja ciekawe jak przepłynę, niech pan jeszcze chwilkę pofilmuje. Jak będę wracał, to ja powiem, jak będę zbliżał blisko, to pan wtedy wyłączy. Co, może pan wyłączyć, bo tak jak długie, to ludzie nie oglądają. Może pan cyknąć. Może pan zamknąć. Jestem za kamerą, proszę państwa, ale za chwilkę będę przed kamerą, bo sam sobie muszę ją włączyć. Proszę państwa, jeszcze powiem parę takich refleksji, bo te moje filmiki mogą być mało zrozumiałe. No bo na przykład ja ostatnio poświęciłem kilka filmików panu Januszowi Korwin-Mikke. Takie filmiki z poparciem dla niego, jakiś wyraz mojego szacunku dla tej postaci. No i ktoś sobie może pomyśleć, no po co ja to wszystko robię, no chcę się mu podlizać, chcę jakiś stołek dostać, chcę zostać jakimś asystentem posła czy coś takiego, bo takie plotki też w jakimś staszowskim internecie też powstały, oczywiście nie z mojej inicjatywy. Proszę państwa, nie, ja po prostu popieram tego człowieka i chcę, żeby inni go popierali, dlatego że uważam, że ten człowiek ma rację. Jeżeli ten człowiek ma rację, to nam się będzie lepiej żyło. Mnie osobiście będzie się lepiej żyło, jeżeli będzie tak, jak on mówi. Jeżeli będzie prywatne szkolnictwo, prywatna oświata, to ja będę zarabiał kupę pieniędzy wtedy. Znaczy, oczywiście ja teraz też nieźle zarabiam, ale i zarabiałem zawsze, ale nie tak, jak gdyby to było wszystko prywatne, jak gdyby nie było tego państwowego molocha, tego państwowego monopolu. Jeżeli wszystko będzie prywatne, to będą lepsze usługi wszelakie i te zdrowotne, chociaż ja tam niewiele korzystam z nich, ale wiem, że inni ludzie mają z tym ogromne problemy. Więc no i będzie się fajniej żyło, no będzie, proszę państwa, no mnóstwo rzeczy będzie lepiej. No w tym krótkim filmiku nie opowiem, co będzie lepiej, ale prawie wszystko będzie lepiej, no bo niektóre rzeczy no, są w miarę niezłe. Tam, gdzie te głupki, które rządzą naszym państwem, bo ja tak tych ludzi traktuję, posłuchali się pana Korwin-Mikkego i jego, że tak powiem, współtowarzyszy, czyli na przykład sprywatyzowano handel. No i handel działa dobrze. Czasami działa aż za dobrze. No. Za komuny to na sklepach państwowych to ciągle były takie wywieszki. Wyszłam do banku. Remont, chwilowo nieczynne, zaraz będzie otwarte, przepraszamy, ale coś tam się stało takiego, że sklep jest nieczynny, no i tak dalej. Ale oczywiście były też wielkie, piękne tam wywieszki, klient ma zawsze rację tam w środku tego państwowego sklepu i taka ekspedientka była, którą świetnie sportretował Buchakow w Mistrzu i Małgorzacie, gdzie ktoś podszedł do jakiegoś tam sklepiku i zapytał się, czy jest lemoniada. Nie ma. A czy jest woda mineralna? Nie ma. I sprzedawczyni się bardzo obraziła, nie wiadomo dlaczego. Oczywiście ja tą scenę źle oddałem. Buchakow to oczywiście lepiej oddał, no, był to wielki mistrz pisania, a ja takim wielkim mistrzem w tym momencie tutaj, w tym filmiku nie jestem. No ale tak to było, proszę państwa. No więc handel prywatny działa dobrze, aż za dobrze, bo trzeba go hamować. No, chcę handlować nawet w niedzielę, to trzeba tam go hamować i ustawowo mu zmniejszać te godziny handlowania w niedzielę. Aż tak się ludzie rwą tego handlu. Żadnych takich wywieszek, remont, wyszłam do sklepu, wyszłam do banku, nie ma. Wszystko jest czynne 24 godziny na dobę czasami. No więc ja popieram po prostu, bo popieram pana Korwin-Mikkego i ludzi o poglądach i takich samych jak on lub mu podobnych, bo
robię to z czystego egoizmu. No, chcę, żeby mi się po prostu, proszę Państwa, lepiej żyło. Natomiast jeszcze a propos tej polityki, bo powiedziałem, że w 1989 roku ja przyjechałem tutaj do Staszowa i tak się polityką za bardzo w Staszowie nie zajmowałem, bo zajmowałem się edukacją, a tylko tak z doskoku, no tam parę razy startowałem na posła, bo, no, bo pan Korwin-Mikke tam dawał komuś tam sygnał, że no, jest taki człowiek i wystaw tego, no, wystawcie go tam do wyborów, no to wystawiali mnie. Ja nie robiłem nigdy żadnej kampanii, w sensie nie wieszałem żadnych plakatów, nawet jakichś spotkań nie robiłem, bo to trzeba tam już mieć jakieś finanse, trzeba wynająć salę, trzeba zapłacić i to nie można tak sobie zapłacić prywatnie, tylko tam, żeby nie łamać jakichś reguł, to trzeba tam jakoś to organizować, a nigdy takich finansów partyjnych nie miałem do dyspozycji, no, no więc po prostu no, tyle, że byłem na liście i kandydowałem. Raz byłem nawet jedynką na liście, to nie w tych wyborach, nie w poprzednich, tylko tam jeszcze chyba w przedpoprzednich i tam nawet miałem podobno sporo tych tysięcy głosów. Ale wtedy akurat my nie byliśmy komitetem ogólnopolskim, tylko w połowie okręgu byliśmy zarejestrowani, no wobec czego nie było szansy wejścia do parlamentu. Natomiast polityka sama w sobie, to proszę Państwa, interesuje mnie tak teoretycznie, natomiast praktycznie, ta strona praktyczna mnie mało interesuje i wręcz jej nie lubię, no nudzi mnie. Proszę Państwa, jak ja jeździłem na takie, byłem członkiem Unii Polityki Realnej, czy tam potem innych partii pana Korwin-Mikkego, jeździłem na takie różne konwenty, czyli takie zebrania tych delegatów, członków. No to dla mnie to było wydarzenie traumatyczne, dlatego że no widziałem dziesiątki, czy tam nawet czasami setki ludzi, takich amatorów, no laików i paru rozsądnych ludzi, paru wytrawnych znawców polityki, tak jak pan Michalkiewicz, jak pan Korwin-Mikke, tam jak jeszcze paru innych. No i ta masa tych laików, no w swojej masie próbowała rządzić czymś tam, no przegłosowywali, mieli jakieś pomysły, szalone czasami, no dziwne, wzajemnie sprzeczne. No bywało, proszę Państwa, coś takiego, że ktoś tam wpadł na pomysł, żeby zmienić, załóżmy, regulamin partii, jak to się nazywa, statut, tak. No więc bywało, proszę Państwa, tak, że odwoływano statut partii jakąś tam uchwałą. Następnie była przerwa. Po przerwie no, część uczestników tego konwentu rozjechała się. No i okazywało się, że nie ma już kworum i nie ma statutu, nie ma nowego statutu, więc po prostu no, partia sama zdelegalizowała. No tam pan Korwin-Mikke w jakimś tam w rozpaczy ogłaszał jakieś pomysły takie ratunkowe, że co tu robić. No, tak to jest, przy czym ta nasza partia, partia pana Korwin-Mikkego, czyli Unia Polityki Realnej i potem te inne partie, to i tak działały, nawet ta demokracja taka wewnątrzpartyjna działała i tak o niebo lepiej niż w tych innych partiach, bo ja bywałem też na takich, jako takie no, honorowy tam, może nie honorowy, ale tam zapraszali mnie czasami, jak byłem jeszcze w Warszawie, czy po prostu można było sobie przyjść jakoś tam, jako wolny taki widz, na niektóre fragmenty różnych tam takich zjazdów, obrad, to widziałem naprawdę, proszę Państwa, no, takie niesamowite cyrki, że, proszę Państwa, była mała. Byłem na takim posiedzeniu, takim otwartym, chyba Komitetu Obywatelskiego przy Lechu w Wałęsie, takie coś było, to było w sali tej takiej kandelabrowej Sejmu. Jest taka sala, w której kiedyś się Senat zbierał. Taka sala z takimi kandelabrami, chyba sala kolumnowa to się nazywa, Sejmu, taka podłużna. To był rok 89 albo jeszcze 8, może nawet, chyba raczej 89. No proszę Państwa, jakie tam się cyrki odbywały, jakie tam uchwały były podnoszone, jakie tam wnioski, jakie tam nawzajem oszczerstwa, kalumnie rzucane jeden na drugiego, bo to był okres takiej walki Mazowieckiego z Wałęsą, to proszę Państwa, no, cuda niewianki. Jakieś tam prezydium wybrano tego spotkania. Potem ktoś zgłosił wniosek, że ktoś tam w tym prezydium jest nieprawnie wybrany, bo on nie ma delegatu tam jakiegoś, nie ma mandatu wydelegowania z jakiejś tam organizacji takiej, siakiej.
No dobrze, no to rzeczywiście okazało się, że nie ma, no to wyleciał z tego prezydium i na to miejsce wszedł ktoś inny. Ale okazało się, że ten ktoś inny, kto zgłasza ten wniosek, to znowu z jakichś tam innych powodów formalnych nie ma prawa tam zasiadać. No więc, proszę Państwa, no jeden wielki... No, sami ci uczestnicy tam tego wszystkiego to tam się pokładali ze śmiechu. Także taka demokracja od podszewki, proszę Państwa, to jest coś koszmarnego. Byłem uczestnikiem, znaczy takim obserwatorem jakiejś takiej partii chadeckiej. Chyba tworzył ją pan Bender, chyba wtedy jeszcze pan Siłanowicki, chyba stronnictwo, czy jak to się nazywało, stronnictwo pracy, chyba tak to się nazywało. To była taka kontynuacja jakiejś przedwojennej chadecji jakby. I mój Boże, no tam katolik na katoliku i chrześcijaninem poganiał. Natomiast jak doszło do jakichś tam wyborów, do jakichś tam różnych tarć, takich już programowo personalnych, to mój Boże, tam od hitlerowców, od komunistów sobie wyrzucali tam. A pan był agentem SB, a pan to tam jeszcze w jakichś tam hitlerowskich chyba działał kiedyś tam w organizacjach, coś tam, no takie rzeczy się odbywały. No i proszę Państwa, i człowiek, jak nie musi się, jak nie ma takiej jakiejś pasji do tego, tak jak ma pan Janusz Korwin-Mikke, no on ma, on lubi to. Znaczy, no nie lubi takich momentów oczywiście, no ale lubi zajmować polityką. Ja nie za bardzo lubię, no ja wolę uczyć, wolę sobie czytać książki, no. Wolę się tam powygłupiać, no a w polityce trzeba być poważnym, tam no, nie wolę się powygłupiać, nie wolę sobie zażartować za bardzo, bo to no, są zaraz jakieś problemy, jak ktoś takie zachowania publicznie robi, a no oczywiście się może powydurniać, powygłupiać i to no. W prywatnej szkole by oczywiście nie przeszkadzało, byłoby wręcz zaletą, natomiast w państwowej, no to są problemy. Ale państwowe szkoły, jak Państwo wiedzą, ja uważam, że są to wszystkie do zamknięcia, więc tym się nie będę przejmował. Proszę Państwa, teraz się przejmę czymś innym, bo jest za 5, w pół do 6, a w pół do 6 jest różaniec, na który ja się wybieram, więc proszę Państwa, ten filmik skończę. No nawet te filmiki są takie nieskładne, no chcę coś powiedzieć, no mam pewien niedosyt z poprzedniego filmiku, chcę ten niedosyt zrealizować, w sensie zaklajstrować. I wychodzi czasami to klajstrowanie, ta łata jeszcze gorsza od, tak jak Pismo Święte mówi, że jak się łatę z nowego sukna przyszyje do starego sukna, to rozdarcie się może zrobić jeszcze gorsze, albo jak się wlewa nowe wino do starych bukłaków, to i wino się wyleje, i bukłaki będą porwane, no więc proszę Państwa, no... Kończę to gadanie, być może beznadziejne, i lecę na różaniec. Spóźniony oczywiście, jak to mi się często zdarza, niestety.